tasowane różne porządki, o tym powiedziałam, że artysta tasuje realistyczne przedstawienia, Kukla chociażby, czy Zawicki, zresztą cała trójka i jakby z nadrealizmem, z surrealizmem, więc to nie jest klarownie surrealizm, nie to miałam na myśli. To ja bym chciał się, jak się czujesz w roli tego artysty, który na tych ramionach surrealistów. Znaczy ja tych prac jako podać ci? Mam tutaj mikrofon. Jako surrealizm tego nie traktuję, no jakby tak siłą rzeczy to są po prostu obrazy, które na podstawie martwych natur powstają, które ja sobie rzeczywiście buduję, także tak technicznie no nie jest to surrealizm, bo po prostu to jest wiesz... No ale te martwe natury to nie są takie jak klasyczne martwe natury akademickie. Tak, to jest na tym poziomie to jest powiedzmy ten surrealizm, czyli na tym poziomie przygotowania tego, można tak to traktować. Udało się pani jednocześnie uniknąć stereotypowo pojmowanej egzotyki, tak jak z naszej perspektywy, prawda, jak nieromskiej, a jednocześnie zachować jednak pewne jakieś takie odczucie czegoś niebywale wizualnie świeżego, mocnego. W sensie stylistyk mocno transgresyjne są kolażowo wypełniane materiami wszelakimi. W związku z tym mnie się bardziej kojarzą z tkaniną niż z obrazem samym. To malarstwo ma pobudzić do myślenia, ale też ma to, że tutaj mamy Romanius obraz, gdzie wycinki gazet latają i są to nieprzypadkowe teksty, bo to są i negatywne, i pozytywne na temat społeczności romskiej i coś ciekawego, ale nie tylko z Polski, ale z Europy. Dosłownie tydzień przed zamknięciem terminu rzut na taśmę i wysłałem ten obraz. Najważniejsze, że jest kilka takich obrazów, przy których ja się zatrzymałem. Nie wiem, jakie są nagrody, kto otrzymał, ale wiem, komu ja bym przyznał. Jakby niedocięte. Że są wydrukowane, prawda, i ktoś nie dociął tego obrazu, a są tak naprawdę bardzo grubo malowane i potem, jeśli artysta jest wśród nas, to może nam objaśni, jakimś rodzajem, jak sobie wyobrażam i chyba o tym, żeśmy mówili, wielkiego zgrzebła gęstego, rodzaju gigantycznego grzebienia, rozciera tę gęstą warstwę malarską na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak... nadmiernie powiększony, reprodukcja, ja wiem, jakoś tak przetworzona przez systemy komputerowe, no w taki, a nie inny sposób, być może nawet troszeczkę nie wyszło temu, kto generował ten obraz przy pomocy środków komputerowych, więc medium komputerowego, więc...